You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z wami, słuchajcie, nie wiem, 16? Chyba 16 sierpnia, dzień tygodnia, sobota? Nie, piątek, dzień tygodnia piątek. Jak widzicie, jestem w okolicy New Looka i Butza i wszystkich tutaj sklepów i właśnie zmierzam, słuchajcie, na mieszkanko, dlatego że dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy podpisuję umowę. No, także też mam nadzieję, że ten dzień, kiedy dostaję klucze i tak naprawdę mogę już tam wejść, wszystko właśnie pomierzyć. Wzięłam ze sobą właśnie zeszyt, wzięłam ze sobą miarkę, także jestem w pełni przygotowana. Nagrywam dlatego z tego miejsca, bo tak sobie pomyślałam, że to będzie taka fajna pamiątka. Pokażę wam właśnie, gdzie to jest, jak to wygląda mniej więcej z zewnątrz, jeżeli chodzi o czas, w którym teraz tutaj idę, a w ogóle idę właśnie z kawą, zaszłam jeszcze właśnie do Kosty po kawę tylko i do polskiego sklepu po bułkę. Czekajcie, bo mam nadzieję, że dobrze pamiętam, tu w ogóle coś jeszcze budują, coś tu będzie się działo. No i praktycznie już jestem na miejscu. Jestem już na miejscu, sorry za moje usta, ale tak jak mówiłam na Insta wam, no to właśnie wczoraj dokładnie, czyli 15, robiłam usta. Dlatego są jeszcze dzisiaj po prostu no, obrzmiałe, opuchnięte i posiniaczone lekko. Nie przykrywam ich niczym, po prostu je nawilżam. Mam taką zasadę po prostu, że no, nie tykam, nie ruszam, nie zakrywam takich rzeczy. No i teraz to jest ten moment, kiedy mam mały exercise, ponieważ idę pod górkę. No i już wam pokażę. Tak to wygląda. I to jest ten domek. Generalnie to jest ten domek. Mamy tutaj jedną tą klatkę i mamy tutaj cztery rodziny jakby. Na dole, o, na dole dwie, u góry dwie. I tak wygląda ten bloczek, a tak wygląda widok. Szkoda, że nie z okna. Szkoda, że to nie będzie widok z okna, dlatego że widok z okna mam na... Zaraz wam zresztą pokażę. Widok z okna mam na ten blok. O, tu taki większy. Tutaj jest takie, no takie blokowisko, szczerze mówiąc. To jest taki właśnie jeden dłuższy dom. Tutaj też mamy jakieś klatki i więcej osób, jakieś anteny, także tu na pewno Polacy też mieszkają. No i generalnie ja już jestem na miejscu. Za sekundę teraz wam tylko pokażę. Chcę wam zwolnić. 9.30 mam tutaj mieć spotkanie. Jest 9, chyba 10. Ja generalnie weszłam do Kosty, weszłam do polskiego sklepu. No to ile ja tu szłam? 7 minut. Także dzieciaki tutaj do góry tylko pójdą w prawo i są w szkole. Zaraz wam pokażę teraz, jak wygląda ta moja strona. Jeszcze nikogo nie ma, jeszcze chyba za wcześnie. Chyba jestem pierwsza. Tak wygląda z bliska. No i generalnie tutaj na dole to już są moje okna. To okno i to okno. Czyli wszystko tutaj na dole. No i oczywiście z drugiej strony tak samo. Nie ma jeszcze nikogo, więc poczekam. No jak wejdziemy do środka, to wam wszystko pokażę. W każdym razie to jest mój nowy flat. Także ja teraz czekam, odsapuję, nie wiem, czy wejdę do klatki, bo nie wiem, czy dam radę tutaj, ale chociaż z serwisem powinnam. Także wejdę sobie do klatki, wypiję kawę, zjem bułkę i czekam na panią. No i odezwę się do was, jak już podpiszę umowę, pani pójdzie, ja zostanę w mieszkanku i pokażę wam, jak ono wygląda, w jakim jest stanie. No, żeby było widać progres, jak będę cokolwiek robić. Dlatego, że stwierdziłam, że pokażę wam na vlogach i to będzie też pamiątka dla mnie, jak będę urządzać, jak będę wszystko wystrajać w środku i remontować. No, także do usłyszonka. No i jaki taki. Jestem już po podpisaniu, słuchajcie, umowy i teraz wam pokażę, jak wygląda mieszkanko. Stoję teraz przy wejściowych drzwiach. Tutaj mamy przedpokój. Ja wiem, że to wygląda bardzo zminimalizowanie, nie wiem jak to powiedzieć. Wygląda to tak, jakby to był naprawdę, nie wiem, mały kawałeczek tutaj tego przedpokoju. Uwierzcie mi, że nie jest. Zresztą zaraz się z wami przejdę i zobaczycie. Teraz tak, 3-4 kroki moje pierwsze są w stronę pierwszego pokoju, który nie jest ani duży, ani mały. Wygląda on tak, jeżeli chodzi o tapety, są tutaj położone te tapety. O, nie wiem, co tutaj w sumie było, czy jakiś telewizor, chyba jakiś telewizor, nie wiem, coś jest w ścianie, więc możliwe, że tutaj był jakiś ten taki na telewizor coś, no bo coś było w ścianie. Whatever.
Dobra, mamy tutaj okno. No i ten pokój wygląda tak. Jeszcze nie wiem, co to będzie, czy to będzie sypialnia. Nie wiem. Nie wiem, czy chciałabym z tej strony też mieć sypialnię. Tutaj jest jakby to pierwsze wejście i tutaj widok właśnie na sąsiadów, na te okna, więc być może tu będzie sypialnia, tego jeszcze nie wiem. Tak wygląda ten pokoik. Teraz po przeciwnej stronie mamy pokoik numer 2 i ten pokój już jest większy. Jest on zdecydowanie większy, już Wam pokazuję i on jest już na tą stronę tutaj, gdzie staliśmy, czyli bo tutaj do klatki mamy dwa wejścia. Także taką wygląda i ten pokój ma tutaj tą ścianę taką. Więc no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Dla mnie, jeżeli chodzi o sypialnię, to raczej jest on za duży. A z drugiej strony fajnie, dlatego że miałabym tutaj na przykład miejsce na biurko i na takie mini może studio, wiecie, jakąś jedną ściankę poświęcić czy jakkolwiek. Także tak to wygląda i tutaj jest ta ściana taka, nie ściana, tylko szafa wnękowa. Więc też tutaj fajnie do wykorzystania. Więc jeszcze nie wiem, jeszcze będę tutaj ustalać, z której strony kto będzie miał jaki pokój. Ten pokój też jest całkiem sympatyczny. No i teraz przechodzimy do pokoju numer 3. No właśnie, chyba widziałam sąsiadkę, która szła z psem. Tak, z dużym psem. No ale z tego, co widziałam w umowie, można mieć tutaj psa, także jest duży pies na pewno. Tak się właśnie obawiałam, jak będzie szczekać. No zobaczymy. No i tutaj mamy pokój numer 3 i to jest w sumie najmniejszy z pokoi. Więc tak jak mówię, no zobaczymy, czy dzieci będą chciały tutaj obok siebie. Czy któryś będzie wolał tu, aczkolwiek, no tak jak mówię, ja jednak mimo wszystko chyba bym potrzebowała nieco mini większy pokój, także nie wiem. Nie wiem, jak to rozporządzimy, czy tu sobie weźmie Olivia, a tutaj Gracjan, a ja sypialnię tu, czy jakkolwiek. Nie wiem, zobaczymy. Ten pokój pasowałby mi właśnie dla Gracka, dlatego że tu wejdzie spokojnie właśnie łóżko, biurko, no i pokój do zabawy, jak nic. Idziemy dalej. Tutaj mamy właśnie znowu taki, o właśnie, przedpokoik. No i mamy tutaj znowu szafę. I tu jest ogromna szafa i też jest taka wnękowa. Nie wiem, czy tutaj było to światło do niej. Czekajcie. Gdzieś tu było. Gdzieś tu było. Gdzieś tu pani zapalała. Tylko gdzie to było teraz? Ja nie wiem. Dobra, gdzieś zapalała. Albo tylko to może było zapalone. Tu chyba nie było światła. Nie, tu nie było światła. Także tutaj coś będzie trzeba zamontować, żeby tu światło jakieś było. Ok, no i tu mamy wnękową szafę, tutaj mamy, o bardzo proszę, nawet liczniki. Liczniki, jeżeli chodzi o to mieszkanie, to jest ono elektryczne, elektryczne ogrzewanie. A tu jest chyba, czekajcie, to chyba powinno być światło, nie? Chociaż nie. Nie, to są chyba te liczniki. A tu izolator. Nie wiem, to powinien być chyba jakiś coś, nie wiem co tutaj jest. W każdym razie jest taka szafa, jest ona spora i sporo rzeczy tutaj się zmieści. Tej rzeczy jakieś, nie wiem, może buty, kurtki, może coś tu przerobię, jakoś porobię. Jeszcze nie wiem. W każdym razie, no, jest to fajna szafa na różne pierdoły. Dalej, tutaj mam wnękę, gdzie mamy właśnie taki staro-pradawny boiler. I niestety ta szafa będzie tutaj zamknięta, tutaj do niej jakby nie będzie dojścia. Teraz pokażę Wam łazienkę. Łazienka jest. Mam nadzieję, że nie jest tutaj nic. Powiem, że okej. Łazienka jest zrobiona. Mamy w niej taką o podłogę. Nie wiem, co to tak naprawdę jest, ale jest to miękkie. Jakieś gumoleum położone na jakimś chyba grubym podkładzie. Łazienka jest nowa. Jest nowa toaleta. Jest w niej tapeta, więc póki co nie będę zmieniać. Być może tylko na biało bym przemalowała, bo nie cierpię po prostu magnolii. Nienawidzę. Bardzo fajna półeczka. Tu jest wszystko zrobione, nic tu więcej nie trzeba, tylko wyczyścić. Naprawdę jest bardzo ładnie. Tu jakąś szafeczkę, tylko może sobie pod zlewem zamontuję, lub tu jakieś koszyczki, jeszcze nie wiem, ale tu wszystko naprawdę jest bardzo ładnie zrobione. Wszystko jest nowe. No i wanna jest, jak widzicie, z prysznicem. Także tyle dobrego, że tak naprawdę łazienka to odejdzie, tylko ją po prostu ładnie ozdobić. Fajnie, że jest taka półeczka, ustawię sobie, już mam pewne pomysły. Także tak by to wyglądało. Nie wiem, gdzie jest światło tej łazienki, czekajcie. O, jest też bardzo jasna. Także naprawdę, naprawdę super. Więc to tak by wyglądała łazienka. I teraz idziemy dalej i mamy salon. No i salon wygląda następująco. No i w salonie jest właśnie
sporo pracy. Sporo pracy, ponieważ tą tapetę będzie trzeba niestety zdjąć. No i to jest właśnie najgorsze. Dlatego, że nie jest aż tak bardzo mały ten salon. I trochę to na pewno zajmie, ale zdjąć trzeba, bo zobaczcie, jak to wygląda. Także no tapetę tutaj, tapeta się klasyfikuje do zdjęcia. Tak to wygląda. Duże okno, bardzo duże okno. Także naprawdę fajnie. Salon wcale nie jest taki mały. Jakoś tu urządzimy. Na jednej ścianie będzie telewizor, na drugiej ścianie będzie sofa. Jeszcze nie wiem co i jak. Nie mam jeszcze żadnego pojęcia, jak to będę dokupywać. Tak to wygląda, czyli tu mamy właśnie wejście do tych wszystkich pokoi, co Wam mówię, z salonu. Tutaj mamy wejście do kuchni, które już Wam pokazuję. I kuchnia. Kuchnia wygląda następująco. Również jest nową kuchnią. Też tutaj jest zrobiona podłoga, więc znowu tu coś odchodzi. Tylko do pomalowania na biało. Nie chcę żadnej magnolii, bo jak mówię, mam już dosyć. Mamy tutaj też okienko, więc też naprawdę super, ponieważ mam zamysł, żeby koty mogły sobie wychodzić, ale to jeszcze czas i zobaczymy. No oczywiście jakieś siatki, komuś się chyba nie chciało wychodzić, słuchajcie, z psem, tak myślę. No i sobie leżą siatki, nie wiem, gdzie mamy jakiś śmietnik. Chyba droga daleka. No i mamy tutaj mebelki. Szafek nie jest mało, o dziwo. Zazwyczaj było dużo mniej, także na szafki chyba narzekać nie będę. Jak coś mi zbraknie, to sobie to gdzieś tam do kupy dostawię. No i tak jak widzicie, tutaj mamy miejsce na kuchenkę, na pralkę i na lodówkę. Lodówkę nie będę chciała żadnej takiej kolumbryny, żadnej wielkiej, wysokiej. Tu zrobię sobie taką mini jadalnię, jakiś mały, fajny stolik, tak żeby też nie zagracało mi się za bardzo. No i tak to wygląda. Szafki, blaty, tu wszystko jest zrobione, także naprawdę, naprawdę super. No i co? No i tak by to wyglądało. Tak by to wyglądało. Już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Wszystko Wam pokazałam. Teraz biorę się za moją papierkową robotę, dopiję kawę. No i co? O, widzę właśnie to chyba właśnie kładli. Widzicie? Tu został, widzę, kawałek tego, co kładli. O, i takie coś było położone. Takie gumoleum. Gumoleum, czy jak zwał, tak zwał. Tu widzę water. Water heater jakiś ustawiony na czas. Nie wiem, o co chodzi. Tu do kuchenki. No, także ja się tu będę rozglądać. No i odzywam się do Was niebawem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja się bardzo cieszę, tylko nikt mnie nie uprzedził, że mam do płacenia teraz, słuchajcie, podwójnie. Przez dwa ostatnie tygodnie muszę płacić podwójnie. Dlatego, że jeden czynsz mam do płacenia tam co tydzień, 110 i teraz kolejny tu, czyli 104 funty, sam czynsz co tydzień. Także no, szkoda, że mnie nikt z tym właśnie nie uprzedził. Oczywiście, że jakoś z tego wybrnę i pójdę i muszę zapłacić tutaj też, no ale właśnie taki lekki przypał, bo ja powiedziałam im, że wyprowadzam się pierwszego. Więc w sumie tak na dobrą sprawę od pierwszego powinna być ta umowa. No ale, no, także tak to by wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Nie jest to naprawdę małe, w kamerze wydaje się mniejsze. No dobra, ja biorę się za robotę, bo trochę jej tutaj mam. Także słyszymy się całkiem niebawem. No i hejo, hejo, dzień dobry, czekajcie, stanę sobie gdzieś tutaj w jakimś cieniu. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, witam się z Wami, no tak jak wyglądam i tak się też czuję, jak wyglądam. Co prawda stałam po godzinie 10, dzisiaj nie nastawiam sobie budzika, gdyż powiem Wam, że czuję się poskładana po prostu strasznie. Za dużo na moją jedną małą głowę tego wszystkiego, słuchajcie, do ogarnięcia. I witam się z Wami 17 sierpnia, dzień tygodnia, sobota. Po pierwsze, korzystając z okazji, to serdeczne gratulacje dla mojej Moni Dzielnej, która właśnie wczoraj urodziła córeczkę, o czym nie mówiłam, a wiecie, o jaką Moni chodzi, także wszystko trzymałyśmy do samego końca, oby wszystko wyszło pomyślnie, także kochana, moje największe, najszczersze gratulacje, jestem z Was dumna, jestem z Ciebie dumna, dałaś radę, wytrwałaś, no i w końcu masz upragnioną Amelcię, także moje najserdeczniejsze gratki, ciocia cieszy się niezmiernie. A wracając teraz, słuchajcie, do szarej rzeczywistości, czyli oczywiście do tego, że nagrywam Wam vloga właśnie z przeprowadzką, no to jak teraz sytuacja wygląda? Słuchajcie, dostałam voucher z tej spółdzielni, od której właśnie dostałam mieszkanie, na wykorzystanie na farby.
jak to będzie wyglądało i tak dalej. Ten voucher już w sumie chyba nie zdążę wam go nawet pokazać. Jest to po prostu taki papier, na którym jest on zdecydowanie chyba z firmy właśnie Dulux. Chyba tylko, nawet, to jest chyba z Duluxa, taka umowa z nimi, że nie ma tam jakiejś kwoty, jest po prostu podany adres, jest podane mieszkanie, że jest to 3 bedroom flat. No i generalnie właśnie jedzie Krzysiu, więc dokończę wam później. No dobra, słuchajcie, ja jestem właśnie w Duluxie, tutaj gdzie mogę wykorzystać tą farbę, Boże, ten voucher, rzecz jasna. I to wygląda tak, słuchajcie, dostajecie taki papier. I tutaj jest wszystko wypisane na co i jak. I tu jest taka kartka, którą dostajecie w taki sposób. No i to macie do wykorzystania właśnie tylko tu w Duluxie. I nie wiem tylko jak oni to rozpatrują. O, tutaj macie jak to się odbywa. Mogą wam dowieść. Ja teraz podpisuję papier i za chwilę załatwiamy. Uwaga, podpisuję. Tak, Krzysieńku, masz parcie na szkło? Zaraz do was wracam. No, my już właśnie byliśmy, słuchajcie, po właśnie farby, zrealizować voucher i już wam pokazuję. Naciśnij, Krzysio, serwis! I już wam pokazuję, co tutaj dostałam w tym voucherze. Jest tutaj wszystko to, co tam potrzebne. Nie znam się, nie będę mówić. Wiem, że ma być tutaj mat do wszystkich pomieszczeń i glas, czyli ten taki jakby zmywalny do kuchni i łazienki. No, także my jesteśmy właśnie tu na mieszkanku. Sorry, że przerwałam, ale właśnie Krzysio wchodził. No i co? I będziemy czekać teraz na pana, który ma przyjechać, słuchajcie, i zrobić mi wycenę malowania całego mieszkania, dlatego że taki mam wstępny plan, żeby jednak trzeba je odmalować, dlatego że tutaj, co prawda, jest naprawdę, to nie trzeba było nic zrobić, przyznam wam szczerze, bo jest położona tapeta, jest naprawdę to bardzo ładnie położone, jest czysto i w ogóle, więc tak naprawdę kuchni można byłoby, szczerze powiem wam, nie ruszać. Taka jest prawda, można byłoby jej nie ruszać, no ale już tutaj na przykład cały salon już niestety tak. Tutaj już jest, widzicie, tutaj już są to takie szarości, tutaj są to takie kreski. Tu w ogóle tysiące jakichś dziurek od czegoś, od obrazków, czy nie wiem czego. Nie mam pojęcia, gdzie tutaj, chyba tutaj ktoś miał telewizor, coś mi się wydaje. Chociaż nie wiem, nie rozumiem, co tutaj ktoś miał. Dziwnie to wygląda. No, no i czekamy, jadę się do was po wizycie. Dzień dobry, witam się z wami. 18 sierpnia, to jest dzień tygodnia, co? Niedziela, dzisiaj wraca właśnie moja córcia, także właśnie jadę z Krzysiem, słuchajcie, na lotnisko do Newcastle po Oliwie i po Łukasza. Mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj fajny dzionek w Edynburgu. Chcę tutaj wrócić, chcę zostawić wszystkie torby i tak dalej i wyciągnąć ich do Edynburga. Wiem, że Oli nie będzie za, ale dawno ze mną nie była, także bezdyskusyjnie, po prostu jedziemy i tyle. Tym bardziej, że mamy tylko jeden dzień. Ja właśnie stoję tu z kawuszką. Stoję z kawcią i czekam już na Krzysia. Będzie za jakieś kilka minut. Wyskoczyłam tylko właśnie szybko do Krzysia po kawę. I co? I będziemy spadowywać. W temacie, słuchajcie, mieszkania, bo ja wam powiedziałam, że tego vloga będę jakby poświęcać przeprowadzce, ale to nie będzie tylko taki przeprowadzkowy, dlatego że ogólnie nagram dla was vloga. Mam dość testów, mam dość, słuchajcie, makijaży, mam dość po prostu tematów kosmetycznych. Wydaje mi się, że już tego jest po prostu taki przesyt, że chyba nie ma niczego, czym mogłabym was tak naprawdę zaskoczyć. Ja wolę gdzieś tam pojechać do Edynburga, jak będę miała wolne, i na przykład nagrać film, taki vlog z pokazaniem wam po prostu, gdzie są jakieś nowości, co jest nowego, jak to wygląda, posłoczować. Wydaje mi się, że takie coś będzie dla was lepsze niż znowu siedzenie i gdzieś tam jakieś głupie malowanie się, bo szczerze mi wychodzi już ono bokiem, wyszło już mi jakiś czas temu. Nie oglądam już w ogóle takich filmów, ale to w ogóle. Jedzie właśnie Krzysiu, także ja się odezwę do was za jakiś czas i opowiem wam o progresie a propos przeprowadzki.